Cześć Boże, pokój i dobro. Witajcie w nietypowym słowie. Wczorajsza droga krzyżowa, pochylanie się nad pierwszą stacją, życie w kim albo w czym? Życie w Chrystusie, życie w Ojcu. Tak jak dzisiaj, dwaj bohaterowie, dwaj synowie. Jeden negatywny, drugi pozytywny. Jeden ten, który zabrał część swojego majątku, to jest ten negatywny, czy może jednak pozytywny? Spróbujemy na końcu odpowiedzieć. Życie w Chrystusie. Zapraszam Was na kolejne nietypowe słowo z ukochanego miejsca z Góry Świętej Anny. Czwarta stacja Drogi Krzyżowej, mówimy, Jezus spotyka swoją matkę, ale tu możemy powiedzieć, dokonała się obecność. Ta, która towarzyszy swojemu synowi od narodzin, po ofiarowanie Jezusa w świątyni, po odnalezienie Go w świątyni, aż po drogę krzyżową. Ona i umiłowany uczeń Jan. A czy my jesteśmy obecni nie tylko w życiu Jezusa? Czy Jezus jest obecny w naszym życiu? Czy może jesteśmy przymuszani do tego, żeby być w Nim? Spróbujmy pójść dalej. W kontekście dzisiejszej Ewangelii syna marnotrawnego, a może ten drugi był marnotrawny. Mówimy, że Szymon Cyrenajczyk pomaga nieść krzyż Chrystusowi, ale tak naprawdę to on został zmuszony. Może tak jak ten syn, który był przy ojcu z dzisiejszej Ewangelii, sytuacja go zmusiła do tego, żeby być przy ojcu, że już dostał część swojego majątku, to będzie dziedzicem, bo ten nieprawy syn odszedł, zabrał, roztrwonił, przehulał z nierządnicami, jadł strąki od świń, więc czuł się pewnie. Może Szymon też się czuł zbyt pewnie, stał z boku, tylko się przyglądając, a Chrystus co zrobił? Upomniał się, został przymuszony, ale może w tym przymuszeniu i w tym odpowiedzeniu poprzez niesienie krzyża dokonała się w nim wewnętrzna przemiana. Może i w Tobie, i we mnie dokonuje się w czasie Wielkiego Postu ta wewnętrzna przemiana. Inaczej patrzysz nie tylko na drogę krzyżową, ale także na swoje życie. Może tak jak kolejni bohaterowie. Zapraszam. Wszystko moje do Ciebie należy. I to dostała święta Weronika. Jezus odbił się na jej chuście. Chrystus chce się odbić na Tobie i w Tobie. Wszystko, co masz, co mam, do Ciebie należy. To mówi do Ciebie Chrystus. I na to Wam błogosławię, abyśmy umieli z taką otwartością, z taką zażyłością, serdecznością patrzeć na człowieka, który się pogubił, a jednocześnie wraca do Chrystusa. Nie bądźmy zazdrośni o tych, którzy się nawracają. Nie bądź zazdrosny o swoje nawrócenie, ale naprawdę się nawróć, czyli idź do przodu. Tak jak my idziemy do przodu, bo jutro niedziela, Dzień Pana. Szczęść Boże, do zobaczenia i na to Wam błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozdrawiam Was z Góry Świętej Anny. Do zobaczenia, do usłyszenia jutro. Z Bogiem.